Amazon w Kołbaskowie to aż 160 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, na której składowanych jest kilkadziesiąt milionów produktów. To między innymi stąd trafiają do klientów Amazon małe i średnio gabarytowe zamówienia. Ale ich droga przez centrum nie jest standardowa. Co je wyróżnia? Zobaczcie sami. Jeden z najbezpieczniejszych obiektów Amazon na świecie. Jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Europie. Pierwsze robotyczne centrum dystrybucyjne Amazon w Polsce. Centrum dystrybucyjne Amazon w Kołbaskowie to certyfikowany obiekt logistyczny, dzięki czemu zapewnia swoim pracownikom bezpieczne miejsce i warunki pracy. Dbałość o przestrzeganie zasad BHP potwierdza uzyskany certyfikat ISO 45001. To bardzo ważne. Certyfikaty to jednak nie wszystko. Procesy logistyczne w centrum są w dużej mierze wspierane przez technologię Amazon Robotics, czyli ponad 3000 robotów transportowych. Roboty podnoszą ergonomię pracy, stanowią ogromną pomoc dla pracowników i zapewniają im bezpieczeństwo. Nigdy ich jednak nie zastąpią. A kto dziś razem z Oktawią Majkowską, przewodniczką wycieczek po centrum robotycznym Amazon w Kołbaskowie, oprowadzi nas i przybliży drogę, jaką przemierzają zamówione do Amazon.pl produkty? Zaproszenie na wspólny tour przyjęła para cenionych aktorów. Dzisiaj są z nami Tamara Arciuch oraz Bartek Kasprzykowski. Znamy ich z niezapomnianych ról na deskach teatralnych, jak również z dużego ekranu. Ciekawi jesteśmy, jak sobie poradzą w tej niecodziennej dla nich roli. Zaczynamy! Cześć Tamaro, cześć Bartku! Cześć, hej! Dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego budynku. Dziękujemy za zaproszenie. I witam Was serdecznie w SZZ1, czyli jednym z naszych sortowalnych, robotycznych budynków. Jest on dość wyjątkowy, ponieważ u nas do przechowywania i przewożenia produktów wykorzystujemy nasze roboty Amazon Robotics. Czy te roboty są bezpieczne? Nic nam nie grozi? Nasze centrum logistyczne jest jednym z najbezpieczniejszych budynków Amazon na świecie. U nas nawet identyfikatory są bezpieczne, w razie czego zawsze można je zerwać. Chodźmy. Cześć Aniu! Jesteśmy teraz na dziale otrzymywania produktów i tutaj wszystkie produkty, które przyjeżdżają do naszego budynku, zostają rozpakowane i zeskanowane. I od tego momentu możemy śledzić ich położenie w całym naszym budynku. Ja zauważyłem, że to jest bardzo dobrze naoliwiony mechanizm, to co tu się dzieje. I kiedy my tu się pojawiamy, to trochę jesteśmy takim obcym ciałem. Czy każdy może tak sobie po prostu tutaj przyjść i to zobaczyć? Już od października witamy wszystkich gości u nas w budynku, żeby pokazać nasze procesy, poznać naszych wspaniałych pracowników i każdy od 6 roku życia może nas odwiedzić w wybranych centrach logistycznych. Hej Ziola! Dzień dobry. To jest Ziola, jedna z naszych wspaniałych stołerek. Wiola pracuje u nas już 5 lat. O, 5 lat i ciągle tutaj na tym samym stanowisku? Nie, pracowałam wcześniej na dziale Receive, później byłam na dziale kontroli jakości, no i w międzyczasie jako safety ambasador, jako przedstawiciel forum pracowniczego jest multum możliwości. Zadowolona jesteś? Tak, fajnie? Bardzo. Tak, ja 5 lat jest bardzo fajnie. Dobra, ja mogłabym spróbować? Oczywiście. Nasza. Tak? No, próbuj. Pierwsze co, wybierz sobie tot, z którego chcesz pobierać produkty. Może ten większy wezmę? Okej, okay, skanujemy. No dobrze, a jak się nie ma już ludzi schować, bo jest za duży, to co teraz? Mamy tutaj taki magiczny przycisk, naciskamy go. I wtedy robot odwiezie dany tot i przywiezie nam kolejny. Pewnie tam na górę bym weszła. To... Oczywiście. A, ja pomogę. Wy jesteście zgranym duetem, także... Just do it! Super! Mamy to! Bo ciężko się skupić na czymkolwiek, co mówicie, bo ja cały czas patrzę na te roboty, które jeżdżą tutaj, obracają podami i one się nie zderzają? Otóż nie. Roboty mają różne typy kamer. I jedna z nich znajduje się od spodu. Ona sczytuje takie kody, które wyglądają w ten sposób. One są przyklejone tutaj na całej tej strefie robotycznej. Nie są w stanie się zderzyć, ponieważ mają również kamerę z przodu. I ta kamera widzi inne obiekty znajdujące się przed robotem. No dobrze, wszystko działa jak w zegarku. A co się stanie, jeżeli na przykład jeden robot, nie wiem, bateria mu się wyczerpie?
i stanie. Roboty są dość inteligentne, ponieważ one wiedzą, w którym momencie należy naładować baterię. Jeżeli jej poziom spada poniżej pewnej ilości, on jedzie do jednej z ładowarek znajdującej się w wewnętrznej przestrzeni. Dokładnie. Ładuje się kilka minut i może pracować przez kolejne kilka godzin. Ile to może ważyć taki robot? Taki robot waży około 120 kg i może unieść nasz żółty pod wypełniony produktami, który waży ponad 3 razy tyle co on, czyli około 450 kg. Nie wiem, no wydaje się, że jest ich dużo. Ile ich jest tutaj na tej hali? U nas w SZZ1 na dwóch takich piętrach robotycznych, jak to mamy, ponad 3200 robotów. Ale żebyście mieli porównanie, na całym świecie w około 50 centrach robotycznych, takich jak nasze, mamy ich ponad 200 tysięcy. Natomiast roboty jedynie wspierają naszych pracowników, wyręczają ich właśnie w pokonywaniu tych długich nie dystansów. Nie muszą nosić ciężarów. Tak, natomiast bez naszych pracowników żaden z procesów nie mógłby mieć miejsca. Cześć Agata. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata cześć. Jest jedną z naszych nie tylko wspaniałych pikarek, ale przede wszystkim menadżerek. To jest proces kompletowania zamówień. On jest odwrotnością tego, co robiliśmy przed chwilą. To może teraz ja bym spróbował, co? Na ekranie jest informacja na temat tego, światełko. Jaki produkt... A, światełko, dobra. Tak, dobra. Podążamy za światłem. To są jakieś obrawki. O, ale trafiłem. Patrz w stronę światła. To będzie trudne. No, to nie ten. Niewłaściwy. Dobra. Szukamy dalej. Jest, mam. Do skórku. Myślę, że to będzie to. O. Jest. Proszę brawo. Bardzo, do którego? I tu. Proszę bardzo, odkładamy. I? Potwierdzamy. Yes. I mamy kolejny brawo. Produkt. Ja aż nie chcę mi się przerywać, słuchajcie, to jest fascynujące. Co teraz? O, coś dużego. Ale jest żółte też. Zgadza dokładnie. Się. Dokładnie. Podoba się są te informacje, jest. Żebyśmy mogli porównać, czy to, co mamy fizycznie jest. W dłoniach, zgadza się z tym, co jest w systemie. Pach. Jesteśmy teraz w kolejnym etapie, gdzie pakujemy nasze przesyłki. I co ciekawe, tutaj system po zeskanowaniu produktu wskaże nam dokładnie, do jakiego opakowania włożyć dany produkt, a następnie wydzieli nam idealną ilość taśmy dla danego opakowania. Natomiast proces ten krok po kroku mogliście zobaczyć, gdy Joanna Koroniewska odwiedziła KTW1 w Sosnowcu. A co z etykietami? Czy też się tutaj je nakleja? Tutaj ich nie ma. One są naklejane w kolejnym etapie i właśnie teraz do niego idziemy. Jest to jeden z naszych ciekawszych procesów. I jesteśmy teraz w procesie SLAM. SLAM to akronim od Scan, Label, Apply and Manifest. I tutaj wszystkim przesyłkom nadajemy etykietę wysyłkową. Najpierw każda paczka jest skanowana i system sprawdza, czy waga i wielkość paczki się zgadzają. Jeśli tak, to na kolejnym etapie etykieta zostaje wyrzucona za pomocą sprężonego powietrza. Maszyna ta nie dotyka naszej paczki. Ja mam pytanie takie zupełnie chłopięce. Ja wiem, to jest świetny ten slam, ale są tu jeszcze jakieś roboty? Oczywiście. Nie bez powodu nazywają nas centrum robotycznym. Dlatego teraz mam jeszcze jednego robota, którego bardzo chciałabym wam pokazać. Paletyzer. I paletyzer służy do rozkładania totów na palecie. Część produktów bez pakowania, bez etykietowania właśnie w naszych totach wędruje do innych budynków Amazon. I jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że gdy ten paletyzer dołączył do nas w 2019 roku, ogłosiliśmy konkurs na jego nazwę i ten za naszymi plecami ma na imię Robozaur. Jest to nasza maskotka chrzcińska. Robozaur. Słyszałam, że u was można dobrze zjeść. Tanio. To się zgadza. Mamy u nas kantynę, na której serwujemy obiady w wersji mięsnej i wegetariańskiej za symboliczną złotówkę. Ale zanim przejdziemy do tego etapu, to nie ma nic za darmo. Najpierw mała zabawa. Pytanie pierwsze. Ile waży jeden robot? 11 kg? 120 kg? 450? 1000 kg? Na pewno nie 11. Na pewno nie 1000. 120. Jesteście pewni? Ja nie, ale Tamara jest. Na to wychodzi, że jestem. Odpowiedź B jest odpowiedzią. Prawidłowo! No, dziewczyno! Pytanie drugie. Ile robotów mamy w SZZ1? 800, 1500, 2300, 3200. D, 3200. Z
Zaznaczam. Odpowiedź D. 3200. 3200! No, ale jest odpowiedzią prawidłową. Proszę pani. Super, gratulacje, świetna robota. Mistrzowie. Bardzo dziękuję wam za wizytę, za tą wspaniałą wycieczkę. Dziękujemy. No my dziękujemy. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was teraz na obiad. Dzięki.